Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj parę słów o planach na przyszłość i o tematach jakby dookoła wszystkich narzędzi, które widzieliście do tej pory i które zobaczycie w przyszłości. Zapraszamy. Słuchajcie, u nas zmiany. Reaktywowaliśmy z Pawłem projekt, który ja zacząłem parę lat temu i tak na dobrą sprawę przeleżał no ponad półtora roku, można powiedzieć, zaokrąglić, że w sumie prawie dwa lata przeleżał na półce w oczekiwaniu na to, żeby do niego wrócić. Tak jak widzicie, idziemy z filmami ostro, jeden za drugim kręcimy, będzie ich więcej, to na pewno. Dokładnie, będzie więcej tematów, nowych tematów. Nowych narzędzi. Dokładnie. Kanał nie na darmo nazywa się Milion Pomysłów na Minutę. My tych pomysłów rzeczywiście mamy milion, chcemy je realizować. Wiadomo, potrzebne nam trochę, potrzebujemy trochę czasu, dajcie nam czasu, a zobaczycie dużo więcej, bo jest tego w głowach naszych dużo. Dokładnie, my jeszcze pracujemy, więc kanał jest realizowany po godzinach, wieczorami. To jest ten czas, który my jakby poświęcamy dla was, ale też w pewnym sensie dla siebie, tak? No bo też ciągle się rozwijamy, uczymy się nowych rzeczy, testujemy. To, co widzicie do tej pory na kanale, jest... To są w większości opisy, prezentacje, unboxingi różnych narzędzi. To się zmieni. Tak, zmieni. Oczywiście te wszystkie maszyny zobaczycie w akcji. Na to będą odpowiednie filmy, które już planujemy i będą maszyny budżetowe. Użyjemy maszyny profesjonalne, mega profesjonalne. Także przed nami duży kawał pracy do odpalenia. Tak, no my bawimy się narzędziami od wielu lat, od naprawdę wielu lat. Przekrój tych narzędzi jest naprawdę spory. Od narzędzi budżetowych, po narzędzia stricte profesjonalne, mamy Dewalty, Makity, Hilti, tak na dobrą sprawę, tak. Większość marek chyba, która jest dostępna tak. W tej chwili. Ja siedzę w branży budowlanej od 97, to znaczy 21 lat, także jeszcze mamy trochę tego. Tak, no ja zacząłem 15 lat temu, mniej więcej, od sieci komputerowych, więc w związku z tym potrzebowałem masy jakichś tam narzędzi montażowych, budowlanych, żeby te sieci kłaść. Później stopniowo to wszystko się rozwijało, tych narzędzi przybywało, nowe umiejętności, stolarka, nie stolarka, więc no jakby to wszystko się pojawia. Pomysłów jest naprawdę wiele, szykujemy nowe pomieszczenie. Jak to jeszcze wyjdzie, kiedy ruszy, zobaczycie, będziemy mieli kolejny warsztat, taki stricte do testów, gdzie będziemy robić naprawdę brudną robotę. Będzie cięcie, wiercenie, burzenie, będzie wszystko. Tak jest, piłowanie, mamy masę naprawdę fajnych, ciekawych pomysłów. Nie wiem, może wy macie jakieś pomysły, chcielibyście coś zobaczyć, jakąś maszynę w akcji. Właśnie, mamy dużo też sprzętu profesjonalnego, może potrzebujecie nie tylko budżetowe, chcielibyście zobaczyć sprzęt profesjonalny, taki jak nie wiem, niebieski Bosch czy Hilti, narzędzia jakieś. No, nie oszukujmy się, nasz asortyment narzędzi budżetowych powoli zaczyna się wyczerpywać, tak, więc już naprawdę będziemy przechodzić poziom wyżej. Myślę, że jeszcze... miesiąc mniej więcej i będziemy musieli, może nawet nie, będziemy musieli przejść już przynajmniej do Boscha i już za Boschem coraz wyżej i coraz dalej. Zaczniemy pewnie od zielonego Boscha. Mamy trochę tych wkrętarek. Na pewno możemy rąbek tajemnicy zdradzić, że niedługo wejdzie tu na ten stół nowa marka wkroczy, którą... Tak jest, rozpoczęliśmy współpracę z nową marką. Która już jest obecna na polskim rynku, większość z was pewnie ją zna. Pierwszy film już wkrótce. Kolejne filmy ciągle przed nami. Najprawdopodobniej uda nam się też wprowadzić nową markę, wejść z nową marką do Polski razem z filmami. Więc to będzie marka, która będzie wkraczać na nasz polski rynek i będzie ona trafiać do nas. Będziecie ją mogli zobaczyć u nas. Jesteśmy jako pierwsi. Tak, jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów, ale wygląda na to, że to wszystko wypali, więc tak to będzie wyglądało. Będzie więcej lin, ale będzie więcej projektów. Będzie więcej projektów. Już od przyszłego weekendu, czyli jest to
Znaczy, nie no, tego weekendu już, 9, 10, 11. A, to już ten weekend. Tak. Od tego weekendu. Tak, 9, 10, 11, Gnęło słuchajcie. Kilka tak. dni. Tak. 9, 10, 11 wsiadamy w Luty. Pociąg, tak jest, i wyruszamy z Warszawy. Widzimy się w Poznaniu, z częścią z was pewnie, z naszymi znajomymi z branży wędkarskiej, ze znajomymi z branży żeglarskiej. Spotykamy się na targach sportów wodnych. Pojawimy się też na targach Survival Tech, bo to wszystko będzie razem realizowane pod jednym dachem. A że lubimy multitule, no że także coś będzie fajnego na pewno. Tak, spróbujemy nawiązać nowe kontakty, ale też przede wszystkim spróbujemy zrobić dla was pierwszą relację z tych imprez. Ponieważ jest jeszcze kilka imprez w Poznaniu, na które się wybieramy, jest kilka imprez w Warszawie, na których na pewno się pojawimy. Na pewno się pojawimy. Także to wszystko jeszcze przed nami. Będziecie się o wszystkim dowiadywać na bieżąco. Myślę, że w najbliższym czasie pojawi się jeszcze dla was Twitter. Informacje będziecie mieli pod spodem. Na Twitterze i na Facebooku będziemy się starali każdego dnia coś wrzucić, bo w sumie od 2 tygodni wygląda to tak, że jesteśmy tutaj codziennie. Jak nie w tym warsztacie, to w innym, jak nie w innym, to w terenie. Więc o tym, co się u nas dzieje, będziecie się w sumie dowiadywać na bieżąco. Także rozwijamy się, idziemy do przodu, liczymy na wasze wsparcie, w sensie komentarzy. Dostaliśmy ostatnio bardzo dużo pozytywnych komentarzy, za które naprawdę dziękujemy. Liczymy na pytania. Myślę, że spróbujemy się dostosować do tego, co będziecie potrzebować od nas. Śmiało piszcie, pytajcie, zadawajcie pytania, nie ma problemu. Na ile możemy, na tyle odpowiemy. Co będziemy mogli zorganizować dla was, zorganizujemy. To wszystko dla was. I widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej!